Cześć! Witam na moim kanale kosmonautów i kosmonautki, a także młodych adeptów, którzy chcą eksplorować nowe przestrzenie. No i zaczynamy szybkie newsy. Pierwszy news to airdrop, to co tygryski lubią najbardziej, projekt Hensum. Projekt Hensum był dosyć długo uśpiony, mieliście link do, do niego, ale obudzili się. No i co? Dają nam informację, że jest airdrop szykowany dla stakerów Atoma, Osmo i Juno i... Migawka ma być w marcu, także bardzo fajnie. Kolejny airdrop nam się szykuje. Czekamy, rzecz jasna, na więcej informacji. Kolejna sprawa: Secret Network, airdrop dla posiadaczy Secret Network. Migawka robiona 28 stycznia. Tutaj wrzucam wam, rzecz jasna, oba linki pod filmem, żebyście sobie zobaczyli. No i rzecz jasna, to się wszystko u mnie pojawia na arkuszu te wszystkie airdropy kolejne informacje które dochodzą to wam tutaj umieszczam w część logu macie tutaj można sobie śledzić co się dzieje co się w arkuszu zmienia dodaliśmy nowe dwa airdropy dodaliśmy dwa tokeny do DEXu doszły nam Dark i, Brand, i Band Protocol także na osmozyście pojawiły dodałem informacja jest tutaj myślę pełna kolejna sprawa to co jest naprawdę no tutaj krokiem milowym ciągle coś się słuchajcie dzieje Zachęcam do obejrzenia tutaj tego filmu Kosmos Ecosystem 2022. Ja tutaj przedstawiam to, co się będzie działo w kosmos Ekosystemie właśnie w 2022 roku. No i co? I oni to re realizują? Zapowiadają 200 sieci po IBC i to się dzieje. To się dzieje, możemy zerknąć tutaj na pewną analizę. Słuchajcie, i tutaj jest taka analiza, jeżeli chodzi o IBC. 35 sieci, to był news z zeszłego tygodnia, dodany Altered Carbon dało 177 y, y, kanałów, 2 miliony, słuchajcie, jest po IBC transferów wykonanych, tutaj macie te, które najczęściej sieci brały w tym udział, 2 miliony transakcji, słuchajcie, to jest naprawdę duża rzecz i y, cały czas dodają kolejne sieci, tu jak sobie wejdziemy Map of Zones, i tutaj mamy przegląd, to już jest nawet 37 tych sieci. Tak, 37 już się pojawiło. Każdy z tych projektów wnosi jakąś cegiełkę do kosmos ekosystemu, także i każdy ma jakieś inne podejście, każdy rozwiązuje inny problem, każdy podsuwa nam możliwości rozwoju. Tutaj jest naprawdę duża, duża historia, o, jeżeli chodzi o kosmos ekosystem. Czekamy na dwa kluczowe momenty, czyli. Bitcoin na sieci Kosmos i Ethereum na sieci Kosmos. Pośrednio Ethereum już funkcjonuje dzięki Chain, ale czekamy, że jasna na Gravity Bridge, a ja czekam jeszcze dodatkowo na to co zrobi Osmosis jakie posunięcia, ponieważ oni mówią, że będą mieli swój dedykowany tutaj most do Ethereum. Pewne rozwiązanie przyjmują i chcą je wdrażać na swoich warunkach, jeżeli to wszystkie te wszystkie projekty Gravity Bridge i Nomic i kolejne, które będą podłączały nam i Bitcoina, i Ethereum, daje nam duże, naprawdę duże wyjście na świat i, 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 i jest naprawdę duży krok, milowy, wykonany, jeżeli chodzi o kosmos ekosystem. I rzecz jasna, każda z tych sieci, która się gdzieś będzie pojawiała na kosmos ekosystemie, jeżeli ma być ich 200, no to jest, jest naprawdę. Duża rzecz, a ma być jeszcze ich więcej w kolejnych latach. Co tutaj dalej? Dalej mamy taką sytuację, co? Mega, słuchajcie, podziękowania dla Was, mega, mega podziękowania. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, jest tysiąc ponad subskrybentów, tysiąc dwóch w tej chwili jest subskrybentów, i tutaj nam ciągle ich przybywa. Kosmonautów, naprawdę tutaj się nam robi bardzo dużo także dziękuję serdecznie za to, że śledzicie kanał, że piszecie komentarze, łapki w górę dajecie, no tutaj tworzymy fajną społeczność, dzielimy się też wrażeniami, mówimy co się dzieje też w Kosmos Ekosystemie, podsuwacie mi pewne pomysły, naprawdę mega, mega rzecz, puściłem przed chwilą twita właśnie na ten temat, tutaj mega podziękowania dla Was za całą, za całą tutaj, dla mnie to jest wielka rzecz, także no, jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypominam, przypominam, słuchajcie, na kanale jest konkurs prowadzony, dwa konkursy w zasadzie, przepraszam. Jeden konkurs. Tutaj zerknijcie sobie, ja Wam wkleję tutaj na górze w komentarzu, żebyście mieli odnośnik, jeżeli chodzi o konkursy. Konkurs właśnie z okazji 1111 subskrybentów. Troszkę nam jeszcze brakuje, więc mamy jeszcze czas, żeby wziąć udział w tym konkursie. Drugi konkurs tutaj. Zachęcam też obejrzeć materiał, wytłumaczę, co trzeba zrobić. Jakie są warunki wzięcia udziału w konkursie, i również w tym drugim materiale. Zerknijcie sobie wziąć udział w konkursie. Trzy nagrody, trzy nagrody macie do wzięcia, także bardzo fajna sprawa. No i to chyba na tyle. Trzy takie newsy Wam tutaj sprzedałem. Mega podziękowania za, za to, co żeście zrobili. No i do następnego materiału rzeciasa. Zapraszam na mój kanał. Dzięki, cześć!